Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Czerwona łódź podwodna. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Cholewiński mówi. I? Witam wszystkich serdecznie, Piotr Odziewicz z tej strony. Witamy z naszego pokładu, naszej tak. Łodzi czerwonej podwodnej, która jest w zanurzeniu i płynie do przodu. I nigdy tak nie przestanie płynąć. Nigdy. No właśnie, no. Powiedz Maciek, jak tam, co tam słychać, powiedz, jak tam żyjesz? No, jak zwykle fantastycznie. Same sukcesy. No, czekam na wiosnę. Dzisiaj zauważyłem, albo właściwie usłyszałem, jak łaziłem z moimi bestiami po różnych miejscach, że ptaki zaczynają śpiewać, słuchaj. Wiesz, także to jest bardzo pocieszające, bo już mam trochę dosyć tego zimna, ale generalnie jest okej. No, co tu dużo mówić. Przyjeżdżam dzisiaj obok stadionu, zobaczyłem sobie wielki napis Serce Łodzi, zobaczyłem mnóstwo, znaczy może mnóstwo, nie mnóstwo, dużo samochodów zaparkowanych przed Sercem Łodzi. Miałem taką ochotę po prostu pójść na herbatę, że mała głowa, ale no wirusy i się, wiesz, trochę boję po prostu, także może jeszcze odczekam z tydzień, dwa i zacznę już regularnie bywać sobie. Nie, jest generalnie okej, no wiesz, praca, co tu dużo mówić. No. No, a u ciebie dobrze wszystko? Zdrowie? No, wyszedłem już z tego wirusa, wyszedłem, także wiesz, mam tylko jakiś kaszel jeszcze mnie męczy, ale mam nadzieję, że ja go też tutaj zwalczę i pokonam. No i tak, no będziemy dzisiaj fajnego gościa mieli znowu, także kochani nasi słuchacze, zapraszamy was w ogóle do odsłuchiwania naszych starych audycji, ci, którzy oczywiście ich nie słuchali, bo one są naprawdę również naszym skromnym zdaniem, chociaż my nie jesteśmy skromni, ale naszym zdaniem są one ciekawe, fajne i warto ich posłuchać. Jak nie macie co innego do roboty, to zapraszamy was, wspominamy o starych, dobrych czasach RTS-u. No, w ogóle te audycje są. Tak, no te wszystkie audycje są do odsłuchania na YouTubie, na tej przeglądarce YouTube oraz na poprzez Spotify, który ma tą przewagę nad YouTubem, że można go słuchać online. Także jeżeli ktoś nie jest w sieci, to może go sobie nadal słuchać. Ciekawostka. Wiesz, Piotrze, zastanawiałem się a propos tych wszystkich audycji w tych YouTubach czy innych, nawet nie wiem jak to nazwać, przekaźnikach. Chłopie, zapchamy po prostu wszechświat z naszymi audycjami, jak tak dalej pójdzie. No słuchaj, my mamy, nie wiem czy wiesz, ale nagrywamy 89. audycję. Już 89. raz tutaj spotykamy się ze słuchaczami na antenie Radia Widzew. Także pozdrawiamy wszystkich naszych też kolegów z Radia Widzew. Tak. Tych, którzy nam pomagają nagrywać i tych, których no, znamy trochę, niewiele. Zwłaszcza pozdrawiamy jednego naszego kolegę z Niemiec. Także jeżeli nas teraz słuchasz, to szczere tutaj serdeczne pozdrowienia od Piotra Radziewicza i Macieja Cholewińskiego. Tak, masz ahoj. Nas, chłopaku. Także zapraszamy na browar. Jak przyjedziesz tylko do Łodzi, to opijemy cię solidnie. Obiecujemy. Tak, tak, to prawda. No, dzisiaj po raz czwarty, chyba czwarty czy trzeci? Trzeci. Nie, czwarty już, czwarty, masz rację. Czwarty, dobrze. Po raz czwarty będziemy rozmawiali z naszym piłkarzem Tadeuszem Świątkiem. No bo naszym zdaniem fajnie opowiada historię, ma poczucie humoru i fajnie się tego słucha. Generalnie żałujemy, że nie udało się na przykład tak długo, dużo razy spotkać się z Andrzejem Morzejką. No trudno. No w każdym razie dzisiaj pogadamy o brakujących meczach pucharowych, o których jak się okazuje ja w ogóle nie pamiętam ich, bo właśnie z Piotrem żeśmy rozmawiali tuż przed wejściem na antenę, że zostały nam jeszcze takie mecze do opowiedzenia, takie, a ja w ogóle ich nie pamiętam. Także z przyjemnością wysłucham, co się tam działo. Nie wiem, to musiało być strasznie dawno. A później pojedziemy do Korei. Bo nie wiem, czyście byli kiedyś w Korei, ja na przykład nie byłem. Jestem bardzo ciekawy, co to za kraj, bo... No ja właśnie. Jeszcze, zanim się położymy z Tadeuszem, to jeszcze chciałbym, ponieważ ja te mecze doskonale pamiętam, przynajmniej niektóre z nich, więc przypomnę no, sobie, tobie, wszystkim nam taki niesamowity mecz, w którym grał Tadziu Świątek. To był mecz z AGF Orchus. Trafiliśmy
w losowaniu w 1984 roku na drużynę z Danii. I przyjechali do nas Duńczycy przy pięknej pogodzie. Przegrali 2-0. Bramkę strzelił Tadeusz Świątek, ale największy hit się rok zegrał później, ponieważ była na tym meczu z nami Lechia Gdańsk, która przyjechała jako nasi zgodowicze, więc przyjechali kibice z Gdańska. No nie wiem, ilu ich było, zakładam, że było ich ze 20, może 50, ale nie, 50 to pewnie nie, ale ze 20 to na pewno. No i po meczu postanowiliśmy ich odprowadzić i poszliśmy taką kolumną, nie wiem, nas tam poszło może ze 100, a może ze 200 osób. I pod dworcem Kaliskim nagle wokół nas pojawili się jacyś dziwni ludzie. My w ogóle czuliśmy, że oni nie są od nas. I oni mieli przy sobie takie, to nie były szturmówki, ale kije te takie drewniane od flag szturmowych. No brawo. No i pamiętam mojego kolegę z czwartego liceum, który miał taki charakterystyczny bębenek, którym wybijał jakieś rytmy na stadionie, jak nagle się zaczął ewakuować. Ponieważ to się okazało, że to byli chłopaki z UKS-u i chcieli nam spuścić łomot tymi kijami. No świetnie. I tak jak nas tam było 200, to nagle się zrobiło się jakoś tak dziwnie pusto. I to był ten mecz właśnie z AGF Orchus, który ja sobie tak przypominam. Bardzo ciekawa historia, kurczę blade. O, ale wiesz, no słuchaj, to musiało być bardzo dawno, no bo wiesz, ten atak kijkami, na których powiewają flagi, to wiesz, to świetne ekscesów, które się zdarzają w dzisiejszych czasach, to jakaś, wiesz, to jakieś śmiechy były chyba. Ale to jest ciekawe, no ale nic się nie stało generalnie. Bębenek ocalał? Później widziałem tego kolegę później. Niesamowita była historia. On później się przeniósł do twojego liceum karnie, bo powiedział do nauczyciela, bo przyszedł pijany na lekcję i nauczyciel do niego coś gadał, a on coś powiedział mu tak, że nauczyciel zbladł, zrobił się później czerwony, siny i pobiegł do dyrektora. Dyrektor przyszedł i go niestety zwolniono. Karnie, tam gdzie wielu moich, może niewielu, ale wielu uczniów pewnie z Łodzi trafiało, do 29 ELO. Czekaj. Ja musiałem znać tego koleżkę, kurczę, to ja nie wiem, to musimy wymienić. No, starszy był od nas, przynajmniej ze 2 lata. Sądzę, tak. No, to nie, nie, no to... Nie był znanym dziennikarzem, bo prowadził takie czasopismo, chyba 1.0, był takie czasopismo. A później miał jeden z pierwszych zakładów bukmacherskich w Łodzi. Chyba pierwszy zakład bukmacherski. To ciekawa postać. Nie, no jak 2 lata starszy, to wiesz, w liceum, to jest przepaść. I był jeszcze dziennikarzem, był również chyba w tym, w Ekspresie, wiesz? Był również w Ekspresie. No ciekawostka. Ale to mi wypadło. Muszę go namierzyć. No. Dobrze, okej. Okay. Słuchaj, prosimy Tadzia, nie? Bo on tam pewnie gdzieś już odpływa już szalupą do nas na pokład i nie ma co go tutaj wstrzymywać, trzeba go wziąć, wyciągnąć, trzeba go dobrze tutaj napoić, nakarmić owocami morza, płetwą rekina. Co za emocje? Halo. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Witamy na pokładzie Czerwonej Łodzi Podwodnej. Tak. Kłaniam się. My również nisko. No Piotrze, to zaczynaj przesłuchanie. Chcielibyśmy Cię podpytać o takie 4 mecze pucharowe, o których nam jeszcze nie opowiedziałeś. Jeden to jest AGF Orchus, na którego trafiliśmy w 1984 roku i graliśmy z nimi 2 mecze. Później, jak już wiemy, trafiliśmy na Borussię Mönchengladbach. Kolejnym meczem to był kolejny sezon, to mecz z Galatasaray. Ciekawi jesteśmy również kolejnych takich meczy, jak mecz z drużyną z Czarnomorcem Odessa, czyli z Odessą. Czarnomorec Odessa. Oraz 2 mecze z drużynami austro-niemieckimi, czyli mam na myśli LASK Linz i oraz mecz z Bayerem Irdingen. O takich meczach, jakbyś mógł nam opowiedzieć, to oddajemy Ci głos i opowiadaj, i mów nam, co chcesz opowiedzieć, bo jesteśmy bardzo chętni, żeby to usłyszeć. My i nasi słuchacze. Nie pamiętam o który mecz jako drugi był wymieniony, bo był Orchus i...
Czarnomor... Drugi to był Galatasaray. 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 Tak. Nie, jeszcze jeden Czarnomorze Później był Czarnomorze Odessa. To chyba jakaś pomyłka, bo ja nigdy w życiu nie grałem przeciwko tej drużynie. Zresztą na pewno nie graliśmy w moich latach z tą drużyną. Ach, to prawda, 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 bo Czarnomorzec Odessa to była drużyna, z którymi się widzę potykał wtedy, jak grał z Bangor City. To już były lata 90. Także to moja ma culpa. Ja już się zapędziłem. Tak. Ale może panu pomyślałem, że... Myślałem, że chcecie mnie podpuścić i żebym opowiadał o meczu, w którym nie grałem. To byłoby ciekawe. Ja bym się nie zorientował, tak. Bo słabo pamiętam. Tak. Mogłem nas myśleć, tak? No, oczywiście. Mogłem nas myśleć. Dobrze. Odnośnie drużyny z Orchus, to mam bardzo miłe wspomnienia, bo w tym meczu w meczu w Łodzi strzeliłem, jak to mówili dziennikarze, bardzo piękną bramkę. Była to akcja Darka Dziekanowskiego i Włodka Smularka. Później Włodek dośrodkował. Ja wyprzedzając takim szczupakiem rzuciłem się i strzeliłem naprawdę ładnego gola. Ten mecz w Łodzi wygraliśmy 2-0. Jeszcze pierwszy gol dla nas padł po rzucie karnym, w którym byłem faulowany. Także no, spory udział miałem w tym zwycięstwie. A w meczu w Orchus przeszliśmy naprawdę wielkie katorgi tam, bo wygraliśmy chyba 1-0. Albo przegraliśmy 1-0. W tej chwili już nie mogę sobie przypomnieć nawet. Ten łódzki mecz pamiętam, no ale to ze względu właśnie na mojego gola, bo to jest jedyna bramka, którą strzeliłem w pucharach. Tak, przegraliśmy tam po golu Lundqvista. Tak, 1-0. Tak. Zgadza się. To był taki mecz, gdzie naprawdę bardzo baliśmy się o wynik. Tego tytułu, że no, wystarczyło im strzelić jednego gola i byłaby dogrywka, prawda? Tak. Jedno potwierdziło się w tym meczu, że Skandynawowie, a Duńczycy przecież należą do Skandynawii, Dania należy do Skandynawii, Duńczycy do Skandynawów, nie? Natomiast potwierdziło się jedno, że są świetnie przygotowani fizycznie, ale no, my wtedy nie odstawaliśmy od nich przygotowaniem fizycznym. Niemniej naprawdę wiele wysiłku nas kosztowało pokonanie tej drużyny w dwumeczu. To ja się zapytam jeszcze, jeżeli mogę. Z ciekawostek mogę tylko powiedzieć, że jak gdy jechaliśmy tam, płynęliśmy chyba w sumie promem, bo byłem kilkukrotnie w Danii i teraz nie pamiętam, czy w meczu w Intertoto, czy właśnie w meczu pucharowym z Orchus płynęliśmy promem i jeden z naszych kolegów musiał zapłacić cło, bo wziął na handel, były to takie czasy, na handel wziął dwie duże butelki wódki. No wiadomo, że przebitka była, to tam chciał troszkę zarobić chłopak, no ale później już, gdy znaleziono, to niestety cło przerosło jego możliwości finansowe. To nie były te czasy, kiedy takie jak dzisiaj, że jednak piłkarzy było stać na wymianę walut. No po prostu tak było i tego nie zmienimy. Dzisiaj to możemy się tylko pośmiać, a już na pewno z tych trudności na pewno by nasze dzieci się śmiały. O ile by zrozumiało, co w ogóle chodziło. Dlaczego ktoś chciał sprzedać butelkę jakiegoś płynu za granicą. Naprawdę ciężko jest wytłumaczyć,
Tak. Że gdy wyjeżdżałem na zachód, a miałem małe dzieci, to przywoziłem mi lupę czy pieluchy jednorazowe. No niestety, takie były czasy. U nas ten dobrobyt spowodowany komunizmem, tak chwalony przez niektórych ludzi, spowodował, że w sklepach był denaturat, a przypuśćmy, moja mama musiała północy stać, żeby młodych chłopców nakarmić, to północy stała przed sklepem mięsnym. Tak to było. No ja no wyjdę panu. Ja jeżeli mogę coś zapytać o ten mecz, bo chciałbym się podpytać o takiego zawodnika, który się nazywał Mirek Jaworski, jak mógłbyś nam tą sylwetkę przypomnieć, przybliżyć. To właśnie o Mirku mówiłem. Tak myślałem. O Mirku mówiłem, chyba nie ma mi tego za złe, ale wtedy wszyscy coś tam przewozili, jakieś tam drobne rzeczy, ale Mirek miał pecha akurat. Cóż, no to odnośnie jego gry, Mirek był moim sąsiadem i mieszkaliśmy w jednym bloku. Opowiadałem już kiedyś o tej klatce słynnej. Tak jak numeracja była taka jak w Alternatywach 4. Nie wiem, czy pamiętacie tę rozmowę akurat. Tak. Gdy opowiadałem o przydziale mieszkań dla nas. Tak, to piękna opowieść. Tak więc Mirek mieszkał piętro niżej i byliśmy naprawdę bardzo zżyci i można powiedzieć, że byliśmy jednymi z lepszych kolegów. Cóż można powiedzieć o grze Mirka? Mirek był zawodnikiem chyba jednym z najlepiej wyszkolonych technicznie w Widzewie, któremu piłka naprawdę nie przeszkadzała. No, można było mieć zastrzeżenia co do jego waleczności, czy też wybiegania na kilometrów na boisku. Jednak techniką nadrabiał pewne niedociągnięcia i dlatego grał. Na pewno zostałby u nas, gdyby nie sprzeczka ze świętej pamięci Sobolewskim. Kilka słów za ostro powiedział prezesowi, no i musiał odejść z naszego klubu. To tyle o Mirku, tyle o Orchus. A jeżeli chodzi jeszcze o trenera, jeżeli mógłbyś powiedzieć parę słów jeszcze o trenerze Żmudzie, bo trener Żmuda jest taką osobą, która nas często odwiedza na stadionie, ale są kibice, którzy nie znają go tak dobrze. Jakbyś mógł nam przypomnieć jeszcze, co to był za człowiek, ten nasz trener Władek Żmuda. Już opowiadam. Profesor Tutka. O nim notabene za jakieś 2-3 tygodnie będę jechał tam w rodzinne moje strony i będę kierował się w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Po drodze zamierzam odwiedzić trenera Żmudę. No i przy kawce te pół godzinki porozmawiać, powspominać sobie. Tak jest mój zamiar, ale postaram się go... To prosimy, żeby go pozdrowić od Czerwonej Łodzi Podwodnej, od kibiców, którzy... Przekażę pozdrowienia. Przekażę. Bardzo dziękuję w jego imieniu. Fajnie, dziękuję. No jaki to był człowiek? To tak jak powiedziałem, ja jestem mu niezmiernie wdzięczny, że to właśnie on zainteresował się moją osobą. Opowiadałem już, że kiedyś obserwował mecz Wisły Płock, no i wpadłem w oko, a ja już byłem zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski i gdy przyszedł do Widzewa, to zażyczył sobie, żebym zasilił klub łódzki. Profesor Tutka, tak na niego mówiliśmy, to był człowiek dusza. To był człowiek dusza, bo on nawet gdy na nas krzyczał, to wychodziło to dosyć zabawnie, bo widać było, że ten człowiek nie jest stworzony do takiej tonacji głosu ostrego, jak to się mówi,
powiedzenia czegoś. Dlatego jeżeli już mu się zdarzyła bardzo rzadko naprawdę zabluźnić, no, bardzo, bardzo rzadko, to wyglądało to dosyć śmiesznie. Dlatego do boju wysyłał statka Gapińskiego, szczególnie gdy były ciężkie treningi, szczególnie gdy chodziło o to, żeby nas zmobilizować, opieprzyć, no to Tadek był na tapecie, a on był tym dobrym wujkiem, który później załagadzał to Tadek, wszystko. Tadzio, zły porucznik. Tak jest. Tak jest. No. My Tadzia znamy też dobrze. A najczęściej właśnie Tadek upatrzył sobie nas młodych. No, nie powiem, że chyba byłem jego ulubieńcem do takich ostrzejszych rozmów, bo niektórzy starsi to byli niedużo młodsi od niego, więc nawet nie tyle nie wypadało mu, co było mu trochę niezręcznie krytykować czy krzyczeć na swoich kolegów, z którymi jeszcze do niedawna biegał po boisku. No to byłem ja, Wiesiek Wraga, Myśliński, Kuniczów, Waśniewski. No, te osoby takie. A kto wymyślił ten pseudonim profesor Tutka? Bo to jest jedna z moich ukochanych książek tak w ogóle o profesorze Tutce. Nie powiem. Kto wypadł na taki pomysł? Nie powiem, musiałbym, ale chyba ktoś z tej starszej generacji, Rozborski, Grębosz, chyba ktoś od nich. Ale gdy będę rozmawiał z Wieśkiem Wragą, to może jeszcze sobie przypomnę, może świetna Krzysiek sprawa. Kamiński będzie pamiętał. No, tak to było. No ale oprócz tego, że był to człowiek dusza, to bardzo dobry stratek moim zdaniem, bo wtedy naprawdę nie dysponowaliśmy materiałem wideo w takim rozmiarze, jak w tej chwili mają drużyny i trenerzy. Bo na dzień dzisiejszy wystarczy wejść w internet i wszystko masz jak na tapecie. My mogliśmy tylko obserwować fragmenty w wiadomościach, w dzienniku telewizyjnym, jak powiedzmy Anglicy strzelają gole w lidze angielskiej, to urywki, ułamki sekund praktycznie były pokazywane. A przed meczem z Liverpoolem to była jedyna taka drużyna, którą trener poprosił kogoś z ambasady i dostaliśmy kilka kaset wideo z ich meczów ligowych. No i mniej więcej mieliśmy właśnie jakiś punkt odniesienia co do ich umiejętności, no bo właściwie co do gry, bo umiejętności to wiedzieliśmy, jakie oni mieli, skoro zdobywali puchary Europy, prawda? No i rzeczywiście trener na polu taktycznym to uważam, że był jeden z lepszych szkoleniowców w Polsce. Tadziu, chciałbym cię zapytać o mecz, który się odbył przy 45 tysiącach widzów, kibiców fanatycznych. Mam na myśli kibiców tureckich. Mecze z Galatasaray. Jak to się stało, że my żeśmy przegrali z drużyną Jupa Derwala, kiedy ten zespół to nie był jeszcze ten Gala, która później no, zachwycała Europę, gdzie grało później dużo no, sław, które przychodziły z różnych mocnych lig i tam chciały kontynuować karierę. Natomiast wtedy o Galatasaray no, to nikt nie słyszał, a tutaj przy 45 tysiącach, a później przy 17 tysiącach w Łodzi, żeśmy jednak ten mecz przegrali. Już opowiadam. Ten dwumecz. Pojechaliśmy, starnych, tak? Pojechaliśmy do Turcji, wiadomo, w roli faworyta. Rzeczywiście, gdy wyszliśmy na boisko, ta szaleńczy doping, te okrzyki tych kibiców, no sprawiało takie wrażenie dosyć nieprzygnębiające, ale dołujące przeciwnika. Pamiętam jeszcze taki był kibic, biegał z flagą Galatasaray, bardzo szybko po trybunach przemieszczał się, no tak jakby po wierzchni biegał, prawda? I machał flagą. Pamiętam ten mecz z dwóch takich powodów, a właściwie z trzech. Po pierwsze, przegraliśmy tam,
1-0 bodajże. Tak. Tak? Czy było? 1-0 bodajże. 1-0. Pamiętam, że dostałem piłkę na środku boiska i przez całą połowę biegłem z tą piłką sam na sam w kierunku bramkarza i mogłem podać tę piłkę do Krzyśka Kajrysa, jednak próbowałem strzelić sam i nie udało mi się. Było to przy wyniku jeszcze 0-0. I no miał duże pretensje do mnie Krzysiek Kajrys, że nie podałem mu tej piłki, a ja później też rzeczywiście bardzo to przeżywałem i uważam, że popełniłem wtedy duży błąd. No, karę, jaką dostałem za to, to chyba to, że skręciłem start skokowy. I niestety już w rewanżu nie mogłem wystąpić. A odnośnie drużyny, tak jak powiedziałeś, że to nie było te Galatasaray, które tam później było takie silne, to powiem, że to były początki tego wielkiego Galatasaray. Oni naprawdę zaskoczyli nas swoimi umiejętnościami, swoją grą. Tak, Widzew był bardziej znaną drużyną niż Galatasaray w Europie, bo to na pewno. Ale to Galatasaray wtedy zaczął piąć się w górę pod względem i wyników, i swojej gry. A co do meczu w Łodzi, to pamiętam, że Wiesiek Cisek strzelił na początkowej fazie meczu pierwszego gola i wydawało się, że już mamy ich na tapecie, prawda? Ale, tak. No, ale okazało się rzeczywiście, chyba jeszcze tam Jurek Leszczyk strzelił jednego gola i albo wygraliśmy 2-1, albo zremisowaliśmy 1-1. 2-1 był. 2-1. Niestrzelony karny. Chyba dobrze pamiętam, że Cisek i... Słucham? I chyba Smolar nie strzelił karnego ostatnio. No, był niestrzelony karny jeszcze. No. Aha, no to sami widzicie, dlaczego odpadliśmy. Ale widocznie takie było przeznaczenie dla drużyny tureckiej, która zaczęła się piąć w górę w tej hierarchii europejskiej. To tyle, co mogę. Aha, jeszcze jedną ważną rzecz o meczu w Turcji, bo to muszę powiedzieć, sędziami tam byli sędziowie z NRD, jeżeli tak? Macie gdzieś to zapisane, czy nie? Tak, z NRD. Ci, co mieli takie duże walizki. No tak, i później walizki w ich, gdy wychodzili, widzieliśmy z kożuchami tureckimi. No to już wiemy, dlaczego sporne sytuacje były gwizdane pod drużynę z Galatasaray. Ja pamiętam tych sędziów, bo oni mieli takie charakterystyczne fryzury, tak jak wtedy wszyscy Niemcy nosili, takie tak, na ten kask tak. Hitlerowski, takie wycięte, takie... Zgadza się, tak. Tak było. Niestety. Na pewno, byli bardzo, na pewno słuchali Depeche Mode, to też pewne. Byli bardzo stronniczy. No. To są mecze Galatasaray, które pamiętam. A mecze z Laskiem Linz? Lask Linz. W ogóle kompletnie nie pamiętam meczu w Łodzi. Nie wiem. Ja pamiętam. Wiesiu Wraga strzelił bramkę na zegar i wcześniej był u mnie w liceum w czwórce i ja go poprosiłem, Wiesiu, jak strzelisz gola, to pobiegnij do nas na zegar. No i on wtedy akurat strzelił gola i pobiegł i mi się wydawało, że on biegnie do mnie, więc też tam zbiegłem na dół. Dobrze, a w Linzu Leszek Iwanicki bodajże strzelił. Jeżeli sobie przypominam dobrze. Tam było 1-1? Tam, no tutaj wygraliśmy chyba 2-0, z tego co pamiętam, tutaj w Łodzi. A tam? Tam chyba był, ten mecz w ogóle jest w sieci, można go obejrzeć. Tak, 1-1. Najpierw strzelił Wrażka, a później tamci Austriako-Niemcy wygrywali. Na 1-1 i tak zostało już. Czyli ja po przerwie 1-1. No widzicie, jak z ludzką pamięcią jest nie najlepiej, bo z Laskiem Linz grałem 4 albo 5 spotkań i
w pucharze Intertoto i wtedy, kiedy ja im strzelałem gole. I pamiętam właśnie, że chyba Leszek Iwanicki też strzelił gola, ale nie wiem, czy właśnie w pucharze UEFA, czy w pucharze Intertoto. Wiem, że w no to ja myślę, że z tą drużyną wtedy byliśmy drużyną prawie w każdym meczu dominującej. Dominujący byliśmy z nimi. Ale nie opiszę wam nic więcej, bo no, tak za dużo nie pamiętam z tych spotkań. Ja potwierdzam słowa Piotra, że Wiesław Wraga po strzeleniu bramki i pobiegł na zegar, bo jestem taki cwany, bo teraz mam włączony internet i sobie wpisałem, widzę w Las Klins. Braga strzela bramkę i podbiega do zegara. Także Piotrze, twoja sprężyna tutaj zadziałała. Tak, to prawda jest. Ja w ogóle nie pamiętam tego. Muszę wam się jakbyś nie powiedział jemu, żeby podbiegł, to znaczy, że nie strzeliłby gola w ogóle. To Piotrze, tak to musisz po prostu takie rozmowy przeprowadzać. Tak. A tam chyba w Lincu grał chyba jakiś ŁKS-iak, nie wiem, czy Gajdasz był ŁKS-iak? Chyba rozgrywającym był ŁKS-iak. Oj, jaki. To taki dosyć jaki znany Gajda był. Nie wiem, czy Gajda. On był rozgrywającym ŁKS-u chyba i miał kiedyś konflikt z Jarkiem Bako. Ale... To mu współczuję. No musielibyśmy zobaczyć w składzie. Konfliktu z Jarkiem Baką. Ale to jak był tam zawodnik z ŁKS-u, to wiadomo, że musieliśmy wygrać. No, no oczywiste, oczywiste. Chciał się tradycji stać zadość. A chciałbym cię zapytać o jednego piłkarza. A propos piłkarzy ŁKS-u, chciałbym cię zapytać, jak wspominasz Marka Dziubę? No Marek Dziuba, no co, no, najlepszy okres swojej kariery, ja uważam, to miał na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, gdzie wszedł zastąpić chyba Marka Motykę na prawej obronie i grał naprawdę najsolidniejszą piłkę w swoim wykonaniu właśnie w reprezentacji. Wiecie, w ŁKS-ie to trudno mi powiedzieć, jak on grywał, ale musiał grać dobrze, skoro został powołany do reprezentacji Polski. Bo później my graliśmy swoje mecze, oni swoje i praktycznie nie widzieliśmy przeciwników, jak grają. Marek musiał mieć bardzo silną osobowość, bo praktycznie jak tylko się zameldował w Widzewie, to od razu został kapitanem. Ja pamiętam zresztą, jak on tam stał no, przy rzutach rożnych, jak on tam krzyczał na naszych zawodników, żeby się dobrze ustawiali. Także to taka musiała być bardzo, bardzo mocna osobowość. No i właśnie śmialiśmy się, że właśnie trener Leńczyk często mówił właśnie o tym krzyku, o tym, a my śmialiśmy się, że Marek tym krzykiem się tylko wyróżnia. Ale nie, Marek był bardzo koleżeński, solidny zawodnik, no nie można tego powiedzieć, ja to tylko tak w formie żartobliwej tak powiedziałem. No ale rzeczywiście zapraszamy była do... też taka sytuacja, że graliśmy jakiś mecz ligowy i Marek stanął w murze przeciwnika, Leszek Iwanicki wykonywał ten rzut wolny, Marek się odsunął, piłka przeleciała przez to miejsce, gdzie on stał, padł gol, no i później przy premiach meczowych Leszek Iwanicki dostał mniej pieniędzy niż Marek, bo Marek się odsunął. No, to były takie dziwne zagrania trenera Leńczyka. No... który wiem tylko, że Marek stracił kapitana, a później ja byłem tym kapitanem. Chcielibyśmy Ciebie, Tadziu, zaprosić do odsłuchania naszej audycji, którą mieliśmy w Radiu Czerwona Łódź Podwodna, w naszej audycji.
z naszym Markiem Dziubą, bo Marek Dziuba był w trakcie mistrzostw tutaj naszym korespondentem, więc on tutaj mówił, komentował mecze mistrzostw ostatnich. Więc odgrzebaliśmy Marka, udało nam się do niego dodzwonić, zapytać, co tam się u niego dzieje, jak zdrowie, jak wspomina te mecze. No i zadaliśmy mu oczywiście pytanie, czy ty jesteś Marek ŁKS-iak, czy Widzewiak? Także postawiliśmy go pod ścianą. Na pewno czuję się bardziej ŁKS-iakiem, bo ŁKS mu dał dużo więcej, jak to się mówi, dał mu możliwość zaistnienia w ekstraklasie, w reprezentacji, a dzięki Widzewowi to zagrał w pucharach europejskich, bo tak by z ŁKS-em raczej by miał ciężko. W tamtych latach. Na pewno miał ciężko, ale Marek również był naszym trenerem i ze wszystkich trenerów, jacy trenowali Widzew, to Marek jest w pierwszej trójce, jeśli chodzi o statystyki. To ile prowadził? Ile meczów prowadził Widzew? No wiesz co, prowadził chyba jeden sezon, także niedługo i też nie wiem, czy do końca prowadził ten sezon. Ale no tak jak mówię, jeżeli tych meczy było na przykład 20, no to tam wygranych było z 10, z 5 remisów i z 5 porażek na tej poziomie. No. No to dobry wynik. No. To także bardzo, bardzo dobry wynik. My go bardzo dobrze wspominamy jako trenera też. Nasuwa się pytanie, dlaczego zrezygnowano z niego, jeżeli miał, robił punkty, jak to się mówi. A tego to już ci nie powiem, to już jest tajemnica nasza, Czerwonej Łodzi Podwodnej i zapraszamy do słuchania, bo on tam właśnie to opowiada. Spryciarz. Ale a propos trenerów, to jakbyś mógł powiedzieć, Tadziu, nam o tym, o trenerze Bronisławie Waligura, jakbyś nam powiedzieć o Szczygle, co to był za człowiek, jak go wspominasz? No to ja go wspominam bardzo pięknie, bardzo sympatycznie. Trener Waligura, rozmawiałem z nim chyba niecały rok temu przez telefonicznie. Chyba byłem jego ulubieńcem. A raczej śmiem twierdzić, że na pewno. Ale to nie dlatego grałem w pierwszym składzie, tylko za jego kadencji zostałem kapitanem drużyny. Za kadencji Leńczyka straciłem tę funkcję. Trener Waligura na pierwszym spotkaniu, pamiętam jeszcze to jak dzisiaj, na pierwszym spotkaniu w kawiarence u pani Basi, no przedstawił się, zaczął rozmawiać. Ja chciałem coś tam w swoim stylu, jakiś żarcik rzucić. No i zostałem przez niego od razu zrugany. No, pokazał miejsce, gdzie mają być piłkarze, gdzie trenerzy, prawda? I to było takie nasze pierwsze spotkanie, ale to było pierwsze i chyba takie ostatnie, kiedy on tak wpłynął na mnie, bo później przez tę kadencję swoją to okazał się człowiekiem takim nad wyraz ciepłym, nad wyraz takim serdecznym, bardzo wymagającym. No ze śmiesznych zdarzeń może wam opowiem, bo odnośnie wyników to tam zawsze można gdzieś przeczytać, ale graliśmy mecz w Gdyni z Bałtykiem, gdzie on wcześniej trenował ten Bałtyk. No i podaje skład, a trener Waligura miał właśnie tę tendencję, że bardzo przekręcał nazwiska. Notabene później opowiedziałem też, jak moje przekręcił, ale podaje skład przeciwników i tam w ataku grał zawodnik o nazwisku Kotas. No to wymienił, że Kotas, tutaj uważajcie na niego, bo on taki jest taki, ale po chwili krzyknął: ach, czort z nim, to nie jest Kotas, tylko... No i tutaj użył tego słowa, o którym już się domyślacie. I tak się złożyło, że do przerwy przegrywaliśmy chyba ten mecz 1-0. Nie wiem, czy właśnie
Albo on strzelił, albo Filipczak, Marek, który już był w Bałtyku. No i trener w zdenerwowaniu wpadł do szatni, kopnął w śmietniczkę, no i noga została mu w śmietniczce. To tak to wyglądało. A odnośnie przekręcania nazwisk, to już nie mówię o tych angielskojęzycznych, bo to już starsi opowiadali, jak wymieniał nazwiska przed meczami pucharowymi. To bardzo śmiali się z jego przekrętów, jak tak to określę. Natomiast odnośnie mojego, on trenował w Motorze Lublin zawodnika o nazwisku Świętek przez E. No i do mnie często zwracał się: słuchaj, Świętek. No więc po którymś tam razie jego jego pomyłce w stosunku do mojego nazwiska nie wytrzymałem i powiedziałem: panie trenerze, ja nazywam się Świątek, a nie Świętek. A on mówi: oj tam, wiesz, tam przestań, no takie te rzeczy. A ja mówię: no przecież ja nie mówię do pana Waligora, nie? No, bo on powiedział, że o jedną kreseczkę ci tam chodzi. A ja mówię: no to ja nie mówię do pana Waligora. Nie. No i tak. Tak przestał? Takie nasze utarczki delikatne, słowne były. Oczywiście jego popisy na treningach w wykonywaniu rzutów karnych, zawsze na koniec treningu rywalizowaliśmy. No i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście strzelał bardzo dobrze, a pech sprawił, że widzę w 4 czy 5 meczach kolejnych rzutu karnego nie wykorzystał, prawda? No i on pokazywał na tych treningach naprawdę, no, duży kurs strzelecki. A propos niewykorzystanego karnego, chciałbym się zapytać, Tadziu, ciebie o mecz z Bayerem Irdingen. O. I o ten rzut karny, który strzelał Kaziu Putek. Kaziu Putek. Ja pamiętam, że po tym karnym Adam Walczak się zgłosił, że będzie wykonywał jako następne rzuty karne i też nie strzelił. Tak. Przyszła taka fala, nie wiem, fatum jakieś zawisło nad nami, że tych karnych mieliśmy praktycznie w każdym meczu, a kto podchodził do rzutu karnego, to nie trafiał. No i skąd my to znamy? Ja powiem mniej więcej, tak przypominam sobie, jak wykonywał ten rzut karny Kaziu Putek, ale muszę powiedzieć, że Kaziu był piłkarzem niesłychanie wolnym. Naprawdę. On my na niego taka kaczka, taka człapak taki. Nawet gdy były treningi, biegi ciągłe, on biegał wszystko w jednym rytmie. I on się nigdy nie męczył. On miał wydolność niesamowitą. On się praktycznie nie pocił. Słuchajcie, a jego lewa noga była naprawdę na takim poziomie, że on biegał bardzo wolno, ale żaden z przeciwników nie potrafił odebrać mu piłki. To była jego siła. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy piłkarz, ale... To ja jeszcze powiem taką ciekawostkę dla was, panowie, że wczoraj u mnie nocował, przedwczoraj u mnie nocował pewien człowiek z Krakowa, który jest dzisiaj, jest albo był niedawno prezesem klubu Hutnik Kraków i razem pracował z Kazimierzem Putkiem, tak. Bo Kaziu Putek jest cały czas związany z klubem z Krakowa, z Hutą. Właściwie nie z Krakowa, tylko z Huty. Z Huty, tak. Oni mówią, że jak jadą do... Jak się u nas jedzie do centrum w Łodzi, to oni jadą do Krakowa, mówią. I się okazuje, że się mieszka nie na Hucie, tylko się mieszka w Hucie. O, to jest taka ciekawostka. No, zgadza się. No, ale to fajnie. Przynajmniej wiem, co się z nim dzieje, bo nie wiem, no, wielu kolegach, z którymi grałem, nie wiem, co się dzieje na dzień dzisiejszy. No i co? No to tyle, co mogę o tym Bayer Uerdingen.
Bo to był mecz chyba po tym, bo to był przeciwnik chyba po Galatasaray, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Ale mogę się mylić. W kolejnym roku. Tak? No to wiem, tak. Ja wiem, że po skręceniu nogi w meczu z Galatasaray tam w Niemczech to ja grałem ostatnie 15 minut chyba tylko, czy 20. I kłóciłem się tylko z sędzią, bo już odpadaliśmy. No nic szczególnego. Nie zostało mi po tych meczach właśnie z tym Bayernem. Bayerem i pamiętam tylko, że grali dwaj bracia. Jeden był olbrzymi, ale nazwiska nie pamiętam. Jeden z nich chyba grał w reprezentacji Niemiec, a drugi został trenerem i z powodzeniem trenował Bundeslidze. A propos trenera Leńczyka, jeżeli mógłbyś nam powiedzieć trochę o Oreście, bo to też bardzo ciekawa postać. Najbardziej nieodgadniony dla mnie człowiek. Bo jako fachowiec to duża klasa. Naprawdę duża klasa. Jako człowiek bardzo trudny. Gdy przyszedł, ja byłem kapitanem drużyny. On jednak postanowił to zmienić. I powiem tak, że treningi jego bardzo mi odpowiadały. Dyscyplina, którą zaprowadził na zajęciach również. Ale to był okres, kiedy ja byłem w najgorszej formie fizycznej, za jego kadencji. Notabene wtedy grałem w reprezentacji olimpijskiej i gdy usłyszałem, że trener... A wy wiecie, mieliście, przepraszam, test Coopera w tym w Spale? Mieliście takie rzeczy? Mieliśmy takie rzeczy, tak jest. Mieliśmy takie rzeczy. Masakra. Odnośnie wydolności. No to zależy. Ja test Coopera to w juniorach, jak ktoś robił, czy tam, gdy ma się tam 18 lat, jeszcze nie jest się takim, organizm nie jest tak wytrenowany, to może to sprawiać problem. Później to już naprawdę da radę przeżyć, jak to się mówi. Ale odnośnie trenera Leńczyka, było też kiedyś trudno to nazwać zdarzeniem, to było katastrofa lotnicza. I trener, prowadząc odprawę, w pewnej chwili zobaczyliśmy łzy w jego oczach. Powiedział, że niestety podam tylko skład i macie grać i nic więcej. No i później dowiedzieliśmy się, że samolotem tym, który się rozbił, miała lecieć jego szwagierka, siostra, już w tej chwili nie przypomnę sobie, ktoś z rodziny. I praktycznie poszedł tylko na telefon, bo żeby dowiadywać się o nazwiska osób, które zginęły w tym samolocie. To w lesie kabackim, tak? Ten co samolot? Właśnie nie wiem, czy to było w lesie kabackim, czy... No bo na pewno nie było to wtedy, kiedy Anna Jankar zginęła. To musiało być później. Tak, to jest... Tak, to wtedy. Tak. Straszna historia. No ale okazało się, że ta osoba leciała amerykańskimi liniami lotniczymi, a nie naszymi, no to odetchnął z ulgą. No my również, ale to odbiło się, widać było na jego psychice troszeczkę. Przynajmniej w tym czasie. Cóż mogę dalej powiedzieć o nim? To był trener nadzwyczaj uczciwy. Jak sam powiedział, kiedyś zdobył Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków, i może śmiało chodzić z podniesioną głową, że wywalczył to w 100% na boisku, a nie tak jak wielokrotnie tam mówiono o drużynach, że jednak dopuszczały się przekupstw, prawda? Mówiono, bo żeby tak było, to trzeba to udowodnić. No. I już. Fryzjer to udowodnił. Natomiast rzeczywiście Orest Leńczyk nie,
pewnie go oceniać, bo jestem, jak to się mówi, o zbyt małej wiedzy trenerskiej, żeby oceniać człowieka, który zdobył Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków, czy bodajże ze Śląskiem, tak? Ale miał na pewno bardzo dobre wyniki w Śląsku Wrocławiu i cieszył się opinią. U nas miał nawet swoją piosenkę na Widzewie. Pamiętam, jak w Katowicach prowadziłem doping i śpiewałem Orest, 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 Orest. No to nieskomplikowane słowa były. Nie słyszę. Nieskomplikowane słowa, tekst piosenki był. No oczywiście, no, ale, że nie. Ale linia... A jaka piękna linia melodyczna. Ale jaka linia melodyczna piękna, tak. Słuchajcie, bo tak ja bym chciał się zapytać jedną rzecz, bo mecze meczami, kurczę, faktycznie, ja tak sobie teraz przypominam, że ja tego Lasku to tak bardzo słabo pamiętam. Galatasaray to pamiętam też bardzo słabo. No to ciekawe, dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, natomiast mnie to najbardziej dzisiaj by interesowała ta Korea, bo ten czas, kiedy pan spędził w Korei, no to musiał być jakiś bardzo ciekawy chyba, prawda? Albo przyznam szczerze, nigdy nie byłem nigdzie poza Europą. Raz byłem w Istambule w części azjatyckiej, a tak to na żadnym innym takim dziwnym czy egzotycznym kontynencie nie byłem. I zawsze mnie bardzo ciekawią relacje ludzi, którzy to widzieli na własne oczy. Czy ta Korea to była bardziej przygoda piłkarska, czy tak jak teraz pan to wspomina, piłkarska, nie wiem, finansowa, czy taka poznawcza? Co pana najbardziej zapamiętał z tej Korei? Właśnie, nie wiem, ten aspekt piłkarski, czy raczej zetknięcie się z taką kulturą, która jest zupełnie inna od nas, z krajobrazami, z jedzeniem, z ludźmi? Opowiem od początku. Słyszycie mnie? Bardzo proszę. Tak, 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 oczywiście, bardzo proszę. Dostałem propozycję wyjazdu do Korei. Zadzwonił do mnie jak ktoś z Polskiego Związku Piłki Nożnej. A po tygodniu później dowiedziałem się, że Leszek Iwanicki ma lecieć też. On też to trzymał w tajemnicy przez tydzień czasu. No i okazało się, że razem polecimy. Polecieliśmy we dwóch. Wyobrażenie nasze o Korei Południowej to było takie jak ich o Polsce, czyli praktycznie żadne. Gdyby w Seulu nie było olimpiady, to w ogóle bym za dużo nie wiedział o tej Korei Południowej. Tak to było w tamtych latach, a w geografii byłem naprawdę dobry, ale wtedy Korei Północnej wiedziałem, znałem nazwę stolicy i nazwisko tego ich pierwszego sekretarza Kima, prawda? Kim Il-sena, bo to już teraz był taki, nie pamiętacie. Koleżka. No. Pamiętamy, koleżko. Przylecieliśmy do Korei i pierwsze wrażenie. No, kraj bajka. Miasto oświetlone, bo w roku, muszę powiedzieć, to było w 89 roku, czyli rok po olimpiadzie. Miasto oświetlone. No, dla nas to Europa Zachodnia nie była w takim dobrobycie jak właśnie Korea Południowa. Ten tygrys azjatycki typu Japonia, Korea Południowa, ten Hongkong, Singapur, Makao, to naprawdę nie jest nic wyolbrzymione. To trzeba być i zobaczyć. Dobrze, przylecieliśmy, posiedzieliśmy troszkę, dwa dni chyba w Seulu. Pospacerowaliśmy po tych ulicach, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście byliśmy ciekawostką, no bo to tak jak my Murzyna zobaczymy na ulicy, tak oni, gdy zobaczyli białego, to też byli bardzo ciekawi, bo no, nie chodziło tam po ulicach zbyt wielu obcokrajowców. I później spotkanie z prezesem klubu, zdjęcia do gazet, następnie tydzień takiej aklimatyzacji w hotelu klubowym,
to my mieszkaliśmy w miejscowości Incheon. To jest 25 km od Seulu, a miejscowość Incheon jest wielkości większa od Warszawy. Więc to jest trzecie miasto w Korei. Największym jest Seul, tam chyba około 12 milionów mieszkańców. Busan, tam to jest to słynne miasto, gdzie Polska dostała baty od Koreańczyków. I Incheon to jest trzecie miasto w Korei pod względem wielkości. Jest to miasto portowe, w którym Amerykanie w czasie wojny koreańskiej tam rozpoczęli, jak to się mówi, szturm na komunistów i tam też generał MacArthur rozpoczął bój w kierunku uwolnienia Korei Południowej. No i co mu się udało? Na szczęście mu się udało to. Ale to taka tylko informacja historyczna. Później po tygodniu aklimatyzacji rozpoczęliśmy taką grą wewnętrzną i trener zapytał nas, czy wytrzymamy jedną połowę całą. No to tak w duchu mówiliśmy, no jedną połowę, to chyba skulam, to gdybym miał biegać non stop, to powinienem wytrzymać. Jednak nie wytrzymaliśmy. Bo upały, wilgotność i brak jeszcze jakiegoś przygotowania fizycznego w Łodzi spowodowały, że po 20 minutach już praktycznie padliśmy na buzie. I zobaczyliśmy, że ci Koreańczycy to nie są jakieś chłopcy do bicia, gdzie my mieliśmy takie wyobrażenie o nich, że to kurduple, że to, no co, no mieliśmy też takie podniesione polskie narodowe ego, że kraje, które tam mniej osiągnęły od nas, no to my na nich patrzymy, jak to się mówi, z górą. No to zeszliśmy na ziemię po prostu. Tak jak później Polacy w mistrzostwie świata. Początki były bardzo trudne, naprawdę. Pierwszy mój mecz w Korei rozegraliśmy na sztucznej trawie. To był mój pierwszy mecz na sztucznej trawie w życiu. Naprawdę nigdy nawet nie trenowaliśmy jeszcze na sztucznej trawie wcześniej. Więc sprawiało to dosyć sporo problemów. Pamiętam, że mogłem strzelić gola. Niewiele brakowało. Przegraliśmy albo zremisowaliśmy ten mecz. W następnych meczach niż szło mi coraz lepiej. Muszę powiedzieć, że z każdym meczem łapałem formę i muszę powiedzieć, że pobyt w Korei uważam za taką tak zwaną drugą młodość. No, mi się udało. No, Leszkowi Iwanickiemu niestety się nie udało z tego tytułu, że no, jego forma nie zwyżkowała. A do tego miał też pecha, bo w łatwych, wydawało się, sytuacjach strzeleckich nie wykorzystywał to. Do tego Leszek był takim zawodnikiem, który łatwo się denerwował, a Koreańczycy nie za bardzo to tolerowali. No, no i tak się złożyło, że Leszek po 3-4 miesiącach nie wrócił do Korei, a my wywalczyliśmy Mistrzostwo Korei. Ja wywalczyłem miejsce w podstawowym składzie. Wywalczyliśmy Mistrzostwo Korei, a moja bramka na 2-0, wygraliśmy ten mecz 3-2, na stadionie olimpijskim, decydującym meczu, ostatnim meczu z kolejki, na stadionie olimpijskim. Raz w życiu zagrałem właśnie w tym meczu. W dniu moich imienin strzeliłem gola na 2-0, który praktycznie już nam pomógł zdobyć to Mistrzostwo Korei. No i później z ciekawostki super. Pojechaliśmy na bankiet. Bankiet w ekskluzywnym hotelu. Zresztą spaliśmy tam cały czas w Hiltonach, w Sheratonach.
to była wyższa półka, co się mówi. I bankiet. Bankiet składał się z takiej, znaczy był na, w takiej hotelowej dyskotece i z odrębnej sali. Na tej odrębnej sali my, czyli tych 30 paru ludzi i szefostwo od prezesa do trenerów, siedzieliśmy sami. Bez żon, bez nikogo, przy takich okrągłych stolikach. No i w pewnej chwili patrzymy, a do tego pomieszczenia, gdzie byliśmy, wchodzi 40 hostes. I wchodzą te dziewczyny młode, naprawdę fajne, ładne. I jedna hostesa siadała przy jednym zawodniku, czy też trenerze, czy prezesie. Hostesy te były po, żeby sobie nie wyobrażać za wiele, były od tego, żeby nam kieliszka, żeby podać owoc, bo tam nie pije się alkoholu pod, tak jak u nas, pod wędliny, pod jedzenie, pod jakieś flaszki tak zwane, tylko pod owoce. No i one od tego były, ewentualnie jak któryś palił papierosy, a palili, zresztą my też paliliśmy, to od tego była, żeby podpalić, no i porozmawiać, o, żeby miło spędzić czas, prawda? No, to było dla mnie i dla Leszka było to naprawdę takie uderzenie z rzeczywistością Dalekiego Wschodu. No i tyle. No i później na święta Bożego Narodzenia wróciliśmy do Polski. Ja po miesiącu czasu wróciłem do Korei, a w miejsce Leszka Iwanickiego przyjechał Witek Będkowski. No i Witek podobnie jak my na początku. Ja już przyjechałem, to ja już byłem z kolegami tam koreańskimi zaprzyjaźniony wręcz. Opowiadałem Witkowi, starałem się mu bardzo pomóc i chyba nie miał do mnie pretensji. Jestem pewien, że powinien to mówić w ciepłych słowach, bo naprawdę dużo mu poświęcałem czas w tym początkowym okresie. W tym początkowym okresie praktycznie codziennie namawiałem go, nawet gdy nie chciał, żeby z hotelu klubowego przychodził do mnie do domu, tam sobie siedzieliśmy, czy graliśmy w karty, czy w jakieś tam komputery. Takie, no, żeby ten czas, żeby nie przesiadywał tam w hotelu, bo miał problem z żoną w Łodzi, która miała problem, nie wiem, czy z paszportem, czy z otrzymaniem wizy. I ten przylot jej do Seulu wiązał się właśnie z tymi problemami, co wpływało na jego psychikę bardzo. Ale po jakichś dwóch, trzech miesiącach bodajże to przyjechała. Przyjechała i no i Witek już, jak to się mówi, odszedł. No, przepraszam, ja się czuł pan się na przykład... No i co, cóż dalej mogę powiedzieć? Rozpoczęliśmy sezon dla mnie bardzo udany, bo w pierwszych pięciu meczach, a grałem na stoperze. W pierwszych pięciu meczach strzeliłem 5 goli i miałem 5 asyst. To był nasz najsłynniejszy zawodnik. Mega, dzisiaj byś grał w lidze angielskiej. Mega wynik, a powiem szczerze, że no, naprawdę uważam, że poziom koreańskiej piłki był wtedy dużo wyższy jak polskiej. Jestem tego wręcz, mówię to z pewną odpowiedzialnością. Wyszkolenie techniczne w większości zawodników, przygotowanie fizyczne, a nie mówiąc już o ambicji i woli walki, przewyższali nas pod każdym względem. To dobrze, to ja teraz zadam pytanie. Powiedz mi, dlaczego, Tadziu, ta polska piłka nożna, która w 1983 roku świeciła takie triumfy, czy w 1982, czyli w 1982
trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. W 1983 roku półfinał Ligi Mistrzów Widzew Łódź. Dlaczego nagle tak zjechała za czasów takich trenerów jak właśnie Heniu Apostel, ten Piechniczek, kto tam jeszcze taki świetny strzelał, no powiedzmy tych trzech panów tutaj wymienię, tą polską szkołę. Ja podam to też między innymi na twoim przykładzie, ale na przykładzie wielu młodych ludzi wtedy, że młody zawodnik, gdy dostaje się do pierwszej drużyny, jedzie na tak zwanej ambicji. Pamiętam rozmowę Zdzisława Kapki, który przyszedł kiedyś w Krakowie do pokoju Józka Młynarczyka, w którym ja akurat byłem i on tłumaczył i mówił i między innymi to do mnie też mówił, że zawodnik, który pierwszy rok występuje w Ekstraklasie, to jedzie na ambicji. Jak ma do tego umiejętności jakieś i ten, i no to chęci same wychodzą. Jedzie na ambicji i jeżeli się zachłyśnie tym pierwszym rokiem, to później, jeżeli mu to spowszednieje, to może zapomnieć o swoim dalszym rozwoju. I zgodzę się z jego słowami, że młodzi ludzie, którzy powąchają tą pierwszą drużynę i którzy poczują się pewnie w tej drużynie, to jeżeli nie mają nad sobą bata, który spowoduje, że żeby pracowali nad sobą jeszcze bardziej, no żeby cały czas się rozwijali w każdym kierunku, czy technicznym, czy taktycznym, czy odnośnie przygotowania, myślę, że w tej chwili jest to na dużo wyższym poziomie. I ich motywacja jest lepsza, dlatego myślę, że poziom polskiej piłki moim zdaniem się podnosi. Jest już wielu, wielu piłkarzy ciekawych. No ale to tak jak powiedziałem, żeby przeskoczyć wiek juniora do seniora, to jest olbrzymi skok, ale później, żeby utrzymać się na poziomie seniorskim, bez tak zwanego samozadowolenia, bo jeżeli przyjdzie to samozadowolenie, to człowiek się nie rozwija, tylko cofa się. U mnie też, w moim wypadku też przyszło takie, po zdobyciu Pucharu Polski, takie, no tak, dobrze idzie wszystko, no to co, no to ja się będę wysilał, prawda, na treningach. Dopiero w Korei zacząłem przeżywać długą młodość. Inny sposób trenowania, chęć udowodnienia tym Koreańczykom, że Polacy to są piłkarze, a nie kopacze, spowodowała, że myślę, że mój poziom sportowy naprawdę poszedł w górę. No skoro kandydowałem do nagrody MVP, człowiekiem, który by ostatnio występował w kanale sportowym, który zna piłkę azjatycką, jak to się mówi, od podstaw, dużo lepiej ode mnie obecnie, ale to szczególnie koreańską zna, to dowiedziałem się, że ja zająłem drugie miejsce, jeśli chodzi o kandydata na nagrodę MVP całoroczne. Ja zdobyłem MVP, ale miesiąca. I byłem w 11 miesiąca, no 10 razy chyba w 10 miesiącach bodajże. No tak naprawdę muszę się nieskromnie tutaj pochwalić, że szło mi bardzo dobrze. No jako jedyny z mojej drużyny dostałem się do 11 roku. Tak? Tak. Jako jedyny dostałem nagrodę z gazety Sport Seul i bardzo moją osobą był zainteresowany piłkarz Shamon Kun. To jest, nie wiem czy wy wiecie, to jest zawodnik, który strzelił 96 goli w Bundeslidze. To był ich taki boniek. Później on był trenerem reprezentacji Korei. I on bardzo, ale to bardzo chciał, żebym zmienił barwy klubowe w Korei do klubu Hyundai.
bo ja tam grałem w klubie Yukong przez Y, Yukong Celu. No i ten klub zdobył raz tytuł mistrza Korei właśnie wtedy, kiedy ja byłem Leszkiem Iwanickim i już do dnia dzisiejszego nie zdobył. Z ciekawostek powiem jeszcze, że my byliśmy klubem petrochemicznym takim, czyli z Płocka do Korei trafiłem z petrochemii do petrochemii. Co dziwne, to my graliśmy w różnych miastach jako gospodarze. W pięciu miastach, z tego co pamiętam. W pięciu miastach mieliśmy swoje stadiony. Tak myśleliśmy, że swoje, ale to były stadiony miejskie. Na zasadzie jak franczyzy, tak? To tak się określa chyba. Czyli obiekt był podnajmowany przez nasz klub. Ale było to w miastach, gdzie właśnie ta petrochemia, ten Yukong, czyli Orlen nazwę to, miał swoje siedziby. No i dlatego też ci sympatycy naszej drużyny byli rozsiani po całej Korei. W tej chwili, z tego co się dowiedziałem, ten mój klub nazywa się FC Jeju. Jeju to jest taka wyspa koreańska na południu Korei, na której rosną palmy, jest bardzo ciepło, to jest, gdzie każdy obecnie, większość Koreańczyków spędza miesiąc miodowy, tam śmieją się Koreańczycy, że 3/4 Korei do tam zostało zrobione. I przepiękna wyspa, naprawdę, przepiękna wyspa, no tak jak to się mówi, przy strefie równikowej powiedzmy, gdzie innymi słowy, rosną banany, jest fajnie, no ale to teraz ten zespół nazywa się FC Futsal Club Jeju. A innymi słowy, czyli no, poleca pan Koreę jako miejsce podróży? No, bardzo to ciekawe. Korea? W ciemno. Korea w ogóle historycznie bardzo przypomina nam Polskę. My byliśmy napadani często przez Ruskich, przez Niemców, a Korea właśnie przez Japonię i przez Chiny była gnębiona. No ciekawe. No także oni przechodzili też podobną drogę, no oczywiście w innym wypadku, w innym stopniu. Nie wiem. A czy udało panu się zobaczyć chociaż przez moment te, w cudzysłowie, lepszą część Korei? Wybrał się pan na granicę zobaczyć królestwo tych wszystkich teamów i innych rytynów? Od tego. Przejeżdżałem raz o tej granicy. Przejeżdżałem, ale no nie byłem na samej granicy. Niestety nie byłem. Odnośnie ich jedzenia, bo zadawaliście mi pytanie. No. Ja zakochany byłem w jedzeniu koreańskim. Do dzisiaj robię sobie tutaj ich narodową potrawę, a to jest kapusta kimchi, to jest kapusta pekińska robiona ostro. Moje dzieci i zięć i znajomi no bardzo to lubią. Jeżeli Tadziu, jak przyjedziesz do Łodzi, zapraszamy cię do knajpy. Do knajpy koreańskiej w manufakturze. Zapraszamy cię serdecznie. Ja nie wiem, czy ja tam nie byłem. Nie wiem, czy nie byłem, ale z przyjemnością pójdę. Z przyjemnością pójdę i ten. No ale ich jedzenie, bulgogi. Opłyniemy razem. Ja naprawdę. Zresztą Witek Dębkowski też uwielbiał ich jedzenie. Super. Aczkolwiek sami Koreańczycy, gdy zapytałem ich, które jedzenie jest lepsze, koreańskie czy chińskie, to stwierdzili, że zdecydowanie chińskie. Ciekawostka. No i cóż jeszcze więcej mogę wam powiedzieć? No, kraj niesamowicie, który rozwinął się dzięki pracowitości tych ludzi, bo tam. No byłem świadkiem, widziałem przecież nawet, jak
jak sklepik jakiś taki osiedlowy, to właściciel tego sklepu, on tam nocował. Zrobił sobie na półkę, znaczy łóżko na półce i jak ktoś wszedł, to schodził i sprzedawał swoje rzeczy. Życie prywatne wręcz nie było aż tak dla nich tak bardzo ważne. Nasze panie kucharki, które mieszkały w hotelu klubowym, one do domu jechały raz na miesiąc albo raz na dwa, na półtora miesiąca. A tak generalnie we dwie spały sobie w pokoiku przy kuchni i były od tego, żeby zapewnić nam jedzenie. Znaczy wszystkim zapewnić, bo trzeba to zrozumieć, że cała drużyna, cała kadra praktycznie miała obowiązek nocowania w tym hotelu i spania w tygodniu. Ze względu ja i Witek i niektórzy zawodnicy, ci żony, którzy mieli rodziny, to oni dostawali troszeczkę wychodnego, mogli jechać, ale wieczorem się musieli zameldować też w tym hotelu. Ja mieszkałem niecały kilometr od tego obiektu sportowego, na którym był też boisk treningowych, mieliśmy tam 4-5, siłownia, hotel, jedzenie. No co więcej wymagać, prawda? Wszystko, mieliśmy tylko biegać i kopać piłkę, a tak wszystko było zapewnione. I właśnie to przewyższało ich pod względem przygotowań do meczów w Polsce. Poza tym sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy. Na każdy mecz dostawaliśmy sprzęt sportowy typu Adidas, czyli koszulka, spodenki, getry. I jak rozgrywaliśmy 40 spotkań w roku, to dostawaliśmy 40 koszulek. I po każdym meczu to już było swoje. W tej chwili być może to jest naturalne, że teraz rozdają. Nie mam zielonego pojęcia. Adziu, ale, a powiedz, a ile masz w domu, ile masz w domu koszulek jeszcze? W tej chwili może być. Przysięgam, jedyna koszulka, o której wiem, bo ja rozdawałem, no duży błąd zrobiłem. Ale jedyna koszulka i spodenki, które wiem, gdzie są, to ma córka Jacka Machcińskiego, trenera Widzewa, która przysłała mi zdjęcie i powiedziała, że dałem jej to, gdy była jeszcze dzieckiem, bo ja też nie pamiętałem. I ma to przechowane do dzisiaj w bardzo dobrym stanie, więc prosiłem ją tylko, jeżeli będą jakieś wystawy, to żeby nie niszczyła tego, bo chętnie będę pożyczał to od niej. Oj, super. No, grałem tam, woli jeszcze informacji, grałem tam z numerem 30 i powiem jeszcze takie troszkę może śmieszne zdarzenie odnośnie tej Korei. Na koszulce był napis, no myślałem, że z moim nazwiskiem, prawda? No i idąc na trening, jeden z kolegów przeczytał Tadeusz. No to i wytłumaczył mi, że tu na plecach mam napisane Tadeusz. Poszedłem do prezesa, do kierownika drużyny i mówię, że ja nie nazywam się Tadeusz, a on, no to jak ty się nazywasz? Ja mówię Świątek. A on mówi Świątek, mówi, a jak jest Tadeusz po angielsku? No to ja mówię, no pewnie. A on mówi, tak, no dobra, to będziesz Tedu. No i po koreańsku ludzie znali mnie, że zostałem Tedu. Iwanicki miał Lesu, a Lesu. Witek Będkowski miał Witoldu. I tak na koszulkach mieliśmy napisane. Ze śmiesznych jeszcze takich zdarzeń, my przylecieliśmy w roku 89, dwa miesiące chyba później upadł mur berliński, no i chwilę później przyleciał do nas Tadeusz Mazowiecki.
I w gazetach było napisane, że premier Polski Tadeusz Mazowiecki, więc pytali mnie, czy to jest z mojej rodziny. No, dlaczego? No bo ty Tadeusz, a on Tadeusz, prawda? No i tak skojarzyli czy z rodziny. No więc wytłumaczyłem im, że u nas pierwsze podaje się imię, drugie nazwisko. A u nich jest, powiedzmy, pierwsze nazwisko, drugie imię, tak jak Kim Il-sung, prawda? Kim, uh-huh. Kim Ju-sung, prawda? No i ten. I pierwsze jest ten, ale wiecie, dlaczego u nas podaje się pierwsze imię, czy nie? No, nie. Mam, czy nie? No, czemu? Dlaczego? No bo kiedyś nie było nazwisk. Kiedyś był Zbyszko z Bogdańca. Jan z Czarnolasą. Tak? A ty Maciek jesteś Dobrek skąd? Z jakiej ulicy? Z Abramowskiego. Dobrek z Abramowskiego. Chociaż raczej byłbym po urodzeniu Maćko z Opoczna. Tak, no. Tak więc... Tadziu, tak opowiedz nam jeszcze o tym, o reprezentacji Polski. Mamy jeszcze kilka pokrewnych słów, jeśli chodzi o Koreę. Przypuśćmy wyraz pali. No to u nas jest wiadomo, wy wiecie, co to znaczy pali, a u nich oznacza to szybko. Przypuśćmy, bardzo śmiali się ze znaczenia polskiego słowa naga. Wyjaśniłem im, że naga to u nas może być kobieta, coś w tym stylu, prawda? A bardzo ich to rozśmieszyło. Natomiast u nich naga to znaczy uciekaj, wynoś się stąd. No. Jeszcze jedno zdarzenie dotyczące gestu takiego, jak u nas się robi papa, prawda? Ręką tak macha do góry i na dół. Muszę wam to wyjaśnić, bo tak. Nie widzicie. No i siedzę sobie na ławce rezerwowych i w pewnej chwili trener powiedział do mnie i do Leszka, żebyśmy się rozgrzewali. No to się rozgrzewamy. Po kilku minutach masażysta mówi, krzyczy do mnie albo do Leszka, już nie pamiętam, po imieniu, znaczy ten Tedu albo Lesu, no i robi ten gest papa. Nie? Ale no to jak nas zawołał, no to my idziemy, żeby się przebrać. A jak on zaczyna machać nam te papa, no to my siadamy na ławce. I to zdarzenie miało kilka razy. I to miało kilka razy takie swoją historię. I wreszcie nie wytrzymał, przybiegł do nas i za rękę pociągnął, żebyśmy się szybko przebierali, nie? Dopiero po meczu im wyjaśniliśmy, tak. Że u nas ten gest to znaczy tak jakbyś, no dobra, to chcę usiąść, nie? To sobie usiądź. No i tak nasze wejście na boisko opóźniło się troszeczkę. No. Powiedz nam jeszcze o Baryle i o reprezentacji Polski w tym meczu. Baryła, reprezentacja Polski. No powinienem być mu wdzięczny, bo dzięki niemu pierwszy raz mam chociaż jeden występ w reprezentacji Polski. Czy zasłużyłem na więcej, czy dzięki tej swojej grze? No, na pewno nie czułem się gorszy od występujących tam zawodników, szczególnie na tej prawej obronie. No, skoro Waldek Prusik grał na prawej obronie, a był to rozgrywający Śląska Wrocław, no to rzeczywiście może nie rywalizowałbym z nim na pozycji rozgrywającego, ale na prawej obronie zdecydowanie tak. Myślę, że gdybym grał w Legii Warszawa, to bym miał więcej występów w reprezentacji Polski, no ale już trudno. Było, minęło, czasu się nie cofnie. Jestem wdzięczny panu Łazarkowi, który powołał mnie do tej reprezentacji. Jedyny występ przeciwko Korei Północnej, rzut karny na mojej osobie był podyktowany. Do przerwy
Uważam, że grałem bardzo dobre spotkanie, ale już przed meczem było powiedziane, że cała jedenastka w pierwszej połowie zostaje zmieniona. No i trener w przerwę meczu, a muszę nadmienić to, że to był jego debiut w roli trenera, a mój w roli zawodnika. Więc obaj debiutanci, wchodząc, podszedł, objął mnie i mówi: dziękuję ci, było bardzo dobrze. No, to ucieszyłem się, no ale później się okazało, że już więcej mnie nie powołał. Więc tak, dobrze wyszło mi tak troszkę bokiem, prawda? No. Tak. A miał prawo i ja wręcz obowiązek, znaczy obowiązek nie, ale miał podstawy ku temu, żeby mnie powoływać, bo byłem wtedy naprawdę w wysokiej formie w pucharze i to w 6 meczach strzeliłem, nie pamiętam, albo 4, albo 6 goli. I to spowodowało zainteresowanie moją osobą. W lidze też zacząłem strzelać więcej goli chyba i wtedy akurat czułem się jednym, jak to się powiem, znowu powiem nieskromnie, no jednym z lepszych zawodników w lidze. Chciałem zapytać się jeszcze, korzystając z możliwości antenowych, o jeszcze jednego zawodnika naszego klubu, który miał tych występów więcej, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji Polski, a mianowicie o Kazia Przybysia. Tak. To Kaziu. No, przyszedł do nas ze Śląska Wrocław. Bardzo, bardzo solidny zawodnik, naprawdę. Bardzo, bardzo cichy człowiek. Spokojny, na wyraz spokojny. Nie wiem, czy on pasował do Widzewa pod względem charakteru, pod względem umiejętności na boisku. Był to bardzo solidny obrońca, ale jak to się mówi, nie w moim typie. Ja lubię zawodników, którzy jednak mają te parcie do przodu. A Kaziu na pewno takim zawodnikiem nie był. Ja nie wiem, ile on strzelił bramek w lidze. Ale no to na przykład Romek Wójcicki grał na obronie, a też często włączał się do akcji ofensywnych. Andrzej Grębosz grał na obronie, a często też włączał się do akcji ofensywnych. Ja Krzysiu Kamiński, tak, Krzysiu również. Ja bardzo często. Możejko Andrzejek ja też. Często. Krzysiek Kamiński już troszkę rzadziej się włączał do ataku, ale też, no, a Kazia tak nie przypominam sobie. No to bardzo, ale to bardzo solidny w obronie. To tyle mogę powiedzieć. No, to jest zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata do kadry. No, w Meksyku. W Meksyku. No i tyle, no tyle. Nie wiem, co teraz się z nim dzieje, co on porabia, naprawdę. Też nie mamy kontaktu niestety. Nie macie też kontaktu, no szkoda. No, cóż więcej jeszcze. Mamy natomiast kontakt z Lesu, a więc Lesu miał operację i operacja się udała i teraz będzie przechodził rehabilitację w Łodzi. Jeszcze proszę go serdecznie pozdrowić ode mnie. No. Dziękujemy bardzo. No i dobrze, słuchajcie, bo życzę minęło... zdrowia i jak najdłużej cieszył się tymi wnukami. Przekażemy. Słuchajcie, bo już rozmawiamy. A jeszcze ostatnie pytanie, powiedz Tadziu, a ty teraz masz kontakt z piłką nożną w ogóle jakiś? Nie. Jak to wygląda? Nie. Nie masz, ja nie masz teraz, tam w Płocku kontaktu. Nie. Odszedłem od piłki, bo moja ostatnia przygoda to, gdy zostałem dyrektorem Wiśle Płock, jeszcze jak Wisła Płock była w pierwszej lidze. No i niestety spadła do drugiej ligi. Nastąpiły pewne przetasowania, tutaj zmiany. No i ja też straciłem posadę dyrektora. I obecnie pracuję przy Urzędzie Miasta w takiej jednostce budżetowej. No, rozumiem. Ja powiem ci, że miałem okazję pracować w Płocku i to, co było dla mnie zaskakujące, to jak rozmawiałem z moimi znajomymi z Płocka, tak aż tak kiepsko się wyrażali o mieście, w którym mieszkają. Jakoś tak nie było w nich takiego patriotyzmu lokalnego.
Ale to może byli wyjątkowi jacyś Płocczanie, bo tak się mówi, tak? Płocczanie. Płock jest naprawdę bardzo specyficznym miastem. Ja kocham to miasto, bo generalnie kochałem te miasta, w których mieszkałem. Zawsze u ludzi dopatruję się tej pozytywnej strony. No nie wiem, no, byłem kiedyś zawsze bardzo człowiekiem otwartym, uśmiechniętym, wesołym. Teraz już jestem takim panem 60-letnim, czyli już takim starym troszeczkę, bardziej patrzy już nie tyle na własne dzieci, co na wnuki z większą radością, prawda, które dostarczają dużo radości i troski. A Płocczanie, odnośnie Płocczan, zawsze wielokrotnie spotykałem się z określeniem, że Płock to dziura, właśnie z języka Płocczan. Ale muszę to twierdzić z pełną odpowiedzialnością, że Płock jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Takiego wjazdu jak do Płocka od strony północnej, czyli od strony Łodzi, od południowej, przepraszam, czyli Łodzi, przez Stary Most, podświetlona katedra, wzgórze Tumskie, Płock położony na skarpie blisko 150-metrowej, w tle ten Orlen, gdzie są te światła, no wieczorem to jest no, coś pięknego, naprawdę. A Płock jest miastem bardzo ciekawym, no, jakby nie było dawną stolicą Polski, o czym też zapewne nie wiecie. No nie. Ale tak było, bo mieszkali królowie, czyli Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Tak jest. Płock był, nawet nie wiem, czy nie był dwukrotnie stolicą Polski. Krótko, bo krótko, ale bywał. No. A nie wiem, czy wiesz, Tadziu, ale Łódź też była stolicą Polski. Ale to jeszcze nie wiem. Chyba w 45 roku rywalizowała z Ozorkowem. O, ty draniu, czekaj. Nie, to tak. Ja naprawdę Łódź wspominam z olbrzymim sentymentem w sercu. Mam wielu kolegów. Znaczy, no, myślę, że mam, bo już się skończyło wizyty tam z racji odległości, ale jak czasami zobaczę na Facebooku, czy po kolegów z UKS-u, czy z Widzewa, to naprawdę cieszę się, że jeszcze jesteśmy. Dobra, panowie. Minęło sporo czasu, sugeruję kończyć. Tak, my tu gadu, a tutaj burza nadchodzi, słuchajcie. Trzeba naszą Łódź podwodną schować głębiej. A jeszcze mogę wam coś powiedzieć, no. Bo w nagrodę za zdobycie tytułu mistrza Korei nasza drużyna pojechała na turniej do Tajlandii. Graliśmy tam historyczny mecz z reprezentacją Korei Północnej. Wtedy dopiero przekonałem się, jak bardzo ci ludzie z Korei Północnej, ci zawodnicy, są zastraszeni. Ja uśmiechając się do nich, mówiąc tam koreańskie dzień dobry i nie spotykając się z odzewem, widziałem, jak uciekali ze wzrokiem, jak chowali głowy i dopiero kapitan na skinienie jakiegoś tam oficjela odpowiedział dzień dobry, to naprawdę trzeba było to zobaczyć i przeżyć. Wyobrażenie tych Koreańczyków, z którymi ja grałem, o Polsce było takie same, jak ich wyobrażenie o Korei Północnej. Oni myśleli, że u nas jest totalna bieda. U nas była bieda, to fakt, ale nie aż taka jak w Korei Północnej, prawda? No i ten mecz był transmitowany do Korei Południowej. To pierwszy raz w historii była transmisja
z meczu drużyny Korei Południowej i misji reprezentacji Korei Północnej. Wygraliśmy ten mecz 1-0, dostaliśmy nagrodę pieniężną od prezesa klubu po $1000 za zwycięstwo. To dla nich było to olbrzymie wręcz przeżycie, no, wygrać z Koreą Północną. No, no, to było niesamowite dla nich. Przedziwna historia. O kurczę. Tak, tak. Uff. Okropne. No ale dobrze, w grunże wspomnienia z Korei są świetne. Nie, zazdroszczę szczerze tego pobytu. Ja, chciałem zobaczyć, ja co pan widział. No, naprawdę fajna sprawa. No, tak jest. Świetna dzięki, rzecz. No, dzięki, czyli warto... pobytowi w Korei, to, dzięki pobytowi w Korei to i Japonię zobaczyłem, bo, no, bo nie miałem wizy koreańskiej. Była tylko taka turystyczna, króciutka. A w Polsce nie było ambasady Korei Południowej. W związku z tym pierwsze wizy, które dostaliśmy, to ja nie wiem, czy Witek Będkowski nie ma jeden albo dwa, a ja mam trzy albo cztery, coś takiego. No, fajna rzecz, kurczę. Czyli... Początkowe numery wiz koreańskich mieliśmy. Czyli reasumując, warto być piłkarzem, kurczę. Zawsze podejrzewałem, że tak jest. Powiem tak, każde pokolenie może narzekać, każde pokolenie sportowców, piłkarzy, aktorów, muzyków mogą narzekać na jakieś tam czasy, ale w swoich czasach byliśmy dobrze wynagradzani za swoją działkę roboty, prawda? Natomiast nie można tego było porównać do zarobków piłkarzy, którzy grali na Zachodzie. No bo jeżeli kiedyś człowiek wyjechał do Finlandii i dostawał $600 miesięcznie, to w Polsce było bardzo dużo, bo nasze pensje pracowników w Polsce wynosiły między 10 a $20. No to $600 to było dużo. Fortuna. Mówiąc już o Niemczech, gdzie przebitka była jeszcze większa. No i taki Zygfryd Sołtysik, gdy przechodził z Górnika Knurów do Górnika Zabrze w latach 60, koniec lat 60., początek 70., on dostał, już nie pamiętam, albo pralkę, albo lodówkę. I on był szczęśliwy. Prawda? No dzisiaj to jest... No dzisiaj to by się człowiek za głowę złapał. No, obśmiał. Ale jest też druga prawda, że dzisiaj piłkarze, ci zwłaszcza młodzi w Polsce, którzy niewiele prezentują w porównaniu do tego, co możemy obejrzeć w telewizji w sobotę, w niedzielę, czy w środku tygodnia, zarabiają masę kasy w porównaniu do takich ludzi jak Maciek czy ja, a po prostu na boisku, no sorry, Winnetou, ale czasami się wydaje, że jak ja bym wszedł, to bym nawet lepiej zakręcił. Chociaż mam 50 lat. No zgadza się, ale jeżeli chcesz zatrzymać młodego, utalentowanego chłopca z myślą, że w perspektywie na nim zarobisz, no to musisz mu dać, bo jak nie, no to pójdzie do drużyny przeciwnej, no i tego już nie zmienimy. Tego nie zmienimy... Yeah. Tak jak nie zmienimy tego, że przypuśćmy zawodnicy niektórzy na świecie wręcz zarabiają niemoralne zarobki. Aktorzy tak samo, sportowcy i inni. No, czy z drugiej strony, jeżeli klub ma zarabiać na koszulce Messiego, a on nie, no to też trochę niesprawiedliwe by było. No tak. Nie ma na to recepty. Show business. Dobra, fajnie. Fajna rozmowa. Fajnie. No, bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrej nocki. Do zobaczenia na stadionie Widzewa. Do Widzewa. Do Widzewa, Tadziu. Do Widzewa. Do zobaczenia. Do Widzewa. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło. Dziękujemy bardzo. No dobrze. O, pozdrawiamy naszych wiernych fanów. Tak. Odsyłamy was do YouTube'a oraz do przeglądarki drugiej, która się nazywa Spotify, gdzie możecie odsłuchać naszych nagrań. I cóż. No i co, Maciek? Fajnie było, nie? Stadion popłynąć. No fajnie. Kurczę, powiem ci, ja to bym sobie do tej Korei pojechał.
To znaczy tak na, wiesz, na 3 dni, nie? Bo tak dłużej to pewnie bym się nudziło, ale... Ale jak taki Maciek, jak takiej Koreance spojrzeć prosto w oczy? No powiedz. No... Wiesz, powiem ci szczerze, nie chcę tutaj wyjść na starego dziada, dziadersa, wiesz, ale bardziej mnie jednak zainteresowały te historie kulinarne, wiesz. Chętnie bym sobie coś takiego zjadł. No i też jestem ciekawy te Koreańczyki, jakie mają piwo. To też mnie dosyć ciekawi, no, bo to już piłka nożna, to już trochę mniej. No nic, no może kiedyś pojadę do Korei, chociaż nie przypuszczam, ale wiesz, no. Dobra, słuchajcie, było bardzo miło, ale no musimy lecieć. Czy też płynąć. Płynąć. To się za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie, spotkamy, posłuchamy, pogadamy. No i cóż, no, do widzenia chyba. No, na razie. No, na razie. Dzięki. Dzięki. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.